Na co wydajemy ciężko zarobione pieniądze? Na remont łazienki, nową pralkę, telewizor, a może egzotyczna wycieczka? No tak z pewnością myśli i robi większość z nas. A obrazy? Nawet najbardziej znanych artystów pozostają chyba nadal ekstrawagancją. Dlatego na pierwszy rzut oka obrót dziełami sztuki wydaje się dość trudnym biznesem. Ale czy tak jest w istocie? Galeria Starmach istnieje od 1989 roku i zajmuje się prezentacją klasyki polskiej sztuki współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem artystów ze środowiska krakowskiego. Między innymi Tadeusza Kantora, Magdaleny Abakanowicz, Jerzego Nowosielskiego czy artystów młodego pokolenia Leona Tarasewicza i Krzysztofa Klimka. Galeria jest największą tego typu placówką w kraju. Jej szefem i założycielem jest Andrzej Starmach. Witam serdecznie. Cześć, witam serdecznie. Dzień w naszych skromnych progach. W skromnych progach? Blask bije na sam początek. Biel pachnie jeszcze nowością, tak mi się wydaje. No to akurat w przerwie między wystawami, między sezonami zrobiliśmy mały remont, malowanie, więc rzeczywiście jest czyściutko i świeżo. A tak zawsze wyglądało? Od samego początku? Nie, no niestety nie, a może chwała Bogu, bo gdyby nie to, że wyglądało to bardzo źle, to nigdy w życiu by nas z żoną nie było stać na to, żeby to kupić, bo wyglądało to a tak. Jest zdokumentowane. Tak, jest zdokumentowane. Nasz nadworny fotograf, zaprzyjaźniony Marek Gardu, przyszedł z tym zdjęciem w prezencie dla nas na otwarcie galerii. To tak wyglądało, chwała Bogu może, że tak, bo nikt tego właśnie nie chciał kupić. Jakby to powiedział kultowej sławy lektor polskiej kroniki filmowej, proszę Państwa, proszę nie regulować odbiorników. Jesteśmy w samym sercu Kaszub, w Szymbarku. To tutaj okazuje się, żeby zarobić swój pierwszy milion, wcale nie trzeba wywracać świata do góry nogami. Chociaż, jak widać, czasami się to przydaje. Autorem tej atrakcji turystycznej jest człowiek, który prowadzi swój biznes tak, że aż wióry lecą. Widzę, że mam nowego pracownika. Witam serdecznie. Dobry, Daniel jestem. Jacek Wolewski, bardzo mi miło. Od czegoś trzeba zacząć. Efektem obróbki desek są wióry, a efektem ostatecznym działań twojej firmy są domy. Jakie domy budujesz? O, różne, ale to, co widzisz, to jest końcówka. Musimy zobaczyć to, co ja produkuję. A to z przyjemnością. Jeśli jest taka możliwość, zobaczymy. To zobacz, zostawię. Okej. Okay. Przejąć firmę po rodzicach? Żadna sztuka, ale rozbudować ją, zwielokrotnić zyski i utrzymać markę? To już budzi szacunek. Ale Wojciech Kruk dokonał też rzeczy niemożliwej. Odzyskał firmę, gdy wydawało się, że stracił ją. Stanął do nierównego pojedynku i wygrał. Dzięki temu zachował dorobek wielu pokoleń i rodzinną tradycję. Kamienie drogowe. No tak widzę, że zakochałeś się trochę w tym kamieniu, bo moje sokole oko widzi, że chyba spinki są, tak? Tak, to taka charakterystyczna rzecz i polubiłem, jako że uważamy siebie z żoną trochę za odkrywcę, więc z tego kamienia to ten sentyment pozostaje i staram się go też mieć przy sobie. Podobno jest to kamień optymizmu, więc może ją też pomaga w życiu. Biorę wszystkie. Nic nie idzie. Kamień. Materia twarda, oporna i trudna. Trzeba naprawdę sporej wyobraźni, żeby dostrzec w tym wielkie dzieło. Natomiast Leon Czerwiński nie tylko z kamienia tworzy wielkie dzieła sztuki, ale zarabia na tym duże pieniądze. I to, co ważne, z wielką lekkością. Witam. No cześć Jacku, witam. Witam cię serdecznie. Pogoda nas rozpieszcza, ale w tym biznesie chyba trzeba być twardym, co? No ja myślę, że trzeba być. To jednak jest kamień połączony jeszcze zimą w ogóle. No właśnie, ja dookoła, wiesz co, widzę kamienie, ty z pewnością na to wszystko patrzysz zupełnie inaczej. Jacku, ty wiele w życiu niewątpliwie widziałeś, ale ja ci pokażę w środku tego, ty nie widziałeś. A, to zaskoczę chętnie. Się. Zobaczę. Moja wiedza na temat kamieni raczej opiera się na rzucaniu kamieniem w okno ukochanej. No ale powiedz mi, ile ty masz kamieni w swojej firmie? Ile obrabiasz? My tak naprawdę nie prowadzimy statystyki, ale jak powiem, że 500 rodzajów, ja nie mówię o kolorach,
to na pewno się nie pomyli. Nie no, wszystkie nie na pewno jest, nie mniej. A tutaj w środku tak się zastanawiam o wykończenie, bo zazwyczaj są wkłady żeliwne. Ty też zastosowałeś jakiś kamień? No tu ja muszę się pochwalić, że pomyślałem właśnie, żeby zrobić coś innego. Coś, co zaskakuje niekiedy kamieniarzy. A cóż to takiego jest? No to jest kamień, też. Aha. Nazywa się Speckstein. I tu, żeby tobie udowodnić... Speckstein, to trudne słowo. Tłumaczenie na polskie to jest tłusty kamień. Aha. A że tłusty i się nadaje nie tylko do kominka, wytrzymuje też temperaturę w granicach 1000 stopni. Czyli trzyma ciepło też. Trzyma ciepło i też kumuluje. Wyciągnąłeś kluczyk od samochodu, nie wiem, czy to ci będzie potrzebne. Kluczyk, tak, aha. Właśnie, żeby udowodnić swoją ciekawość. Też musisz podać mi ręce, żeby ja ci tu właśnie mógł jakoś co to udowodnić. Co ty kombinujesz teraz? Teraz ja właśnie kombinuję, żebyś dotknął tego kamienia, który się stosuje też między innymi do kosmetyków. Do wyrobu kosmetyków. Czyli mamy tu brudne palenisko, aha. Ale możemy go też zastosować do tych kosmetyków. Czyli rozumiem, że badania kliniczne wykazały, że również kamień nawilża skórę, to dobra informacja dla wszystkich kobiet, które tak, nas oglądają. Dla wszystkich kobiet. Czyli można sobie nawilżyć skórę i pięknie wyglądać. To ja też ponoć mam. Niezbyt ładną. Zawsze mi kierownik produkcji mówi, że nieładnie wyglądam, jak się nie przypudruję czy coś. To ja, daj mi jeszcze trochę. Proszę bardzo, nie żałuję, bo tego kupuję to na tony, także... Historia jak amerykański sen. Stracić wszystko, aby potem zyskać bardzo wiele. Iwona Szczygieł prawdopodobnie do emerytury uczyłaby dzieci dodawać jabłka do gruszek, gdyby nie znalazła się w sytuacji bez wyjścia. A w takich momentach trzeba być jak skała. No cóż, podobno wszystko zaczęło się od jednej kołdry. Właścicielką Iltexu jest Iwona Szczygieł, była nauczycielka nauczania początkowego. No, widzę kosz pełen cudów. Jakie skarby tutaj znajdziemy? No więc tu znajdziesz całą gamę produktów właśnie przeznaczonych do sypialni. Poduszki, jaśki, jasieczki kolorowe i pościele. To jest jaki materiał? To jest dzianina futerkowa, akrylowa, bardzo przyjemna, miła w dotyku. Zwierzę futerkowe, wszystko, poduszka. Zwierzę futerkowe, tak jest. Udomowione, sypialniane poduszka. W środku wypełnienie silikonowe, mięciutkie, bardzo przyjemne. Tutaj widzę taki bardzo słodki. Nasz taki pomysł, nasz patent, zresztą mamy również zastrzeżone te produkty. To jest psiak. Widzisz, że pierwszy rzut oka psiak, zwierzaczek. Potucha. A tak naprawdę jest to poduszeczka, jak się to rozwinie. O, widzę Damian, bardzo czyli... fajna poduszeczka. Ale można sobie na zamówienie u was zrobić też tak, że powiedzmy Ania można, albo Iwona, można. Prawda? Mamy właśnie w tym roku kupiliśmy nową maszynę, hafciarkę i również haftujemy dowolne wzorki, kwiatuszki oraz imiona. Nie, to jest piesek oswojony. To mnie zainteresowało. Co, słuchaj, cóż to jest? To jest artykuł, to jest wyrób medyczny, artykuł, który służy do ogrzewania kręgosłupa w odcinku krzyżowo-lędźwiowym, oczywiście. A także nerki. Wiesz co, przeznaczony głównie dla osób, które dosyć dużo czasu spędzają na przykład za kierownicą w samochodzie, ale też dla osób, które cierpią w ogóle z tytułu dolegliwości związanych właśnie z tą częścią ciała. Muszę bardzo się fajna przekopać rzecz. Przez tutaj, naprawdę tutaj widzę, można znaleźć mnóstwo ciekawych rzeczy. Tak, również robimy pościel. To jest pościel wykonany z satyny bawełnianej, bardzo dobrej gatunkowo. Chodzi nam o to, żeby produkty po szwy nie po dwóch czy trzech praniach po prostu się nie rozlatywały, żeby nam służyły długie lata. Ale spójrz, tutaj robimy również tak zwane pościele w stylu retro. Falbaneczki, tak jak wcześniej powiedziałam, jakieś koroneczki. Są dużo bardziej pracochłonne, wykonuje się je metodą ręczną dosyć długo. Zauważyłem jeszcze jedną rzecz istotną, jeśli mogę podejść. Ten gość tutaj, któż to taki? No więc przedstawiam ci naszego misia Iltusia. To jest przytulak. To jest tak, to jest przytulanka, nie przyjaciel, słuchaj, dla każdego dziecka, dla każdej osoby. Cieszy się miś bardzo dużym powodzeniem, słuchaj, każde dziecko marzy o takim super powierniku swoich sekretów, tajemnic. Ale to nie jest tylko przytulanka. Nie tylko. A widzę cała rodzina zaangażowana w produkcję. Witam. Witaj, cześć Martyna. Czym ty się zajmujesz w firmie? Głównie zajmuję się handlem u nas w firmie, ale staram się też powiedzmy doglądać tutaj towarów, które wyjeżdżają do naszych klientów. A tak naprawdę to po prostu przede wszystkim staram się pomagać rodzicom. Wychowałam się na sprzedaży wełny, więc po prostu oczywiste było to, że
że będę robić to chyba, o czym mam największe pojęcie. To ja w takim razie nie przeszkadzam w tobie w pracy. Sam się zajmę, troszeczkę sprawdź, czy robię to dobrze. Przepraszam, poproszę o szczoteczkę, jeśli można. O, tak, to, nie, to tak wygląda mniej więcej, tak? Dziękuję ci tak, bardzo. Elegancko. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale bakalie, takie jak orzechy włoskie, mają w sobie 8 razy więcej witaminy C niż czarna porzeczka i 50 razy więcej niż cytrusy. Warto więc jeść bakalie, bo to kopalnia witamin i minerałów. To już wszyscy wiedzą, ale nie wszyscy wiedzą, że dla prezesa Mariana Overki firma Bakaland stała się kopalnią pieniędzy. Sprawdźmy zatem, czy ta droga do pieniędzy to był trudny orzech do zgryzienia? Jak mówią, górale spod samiuszkich Tater, w życiu, żeby się udało i żeby było dobrze, trzeba mieć a. wygodne łóżko, b. wygodne buty. A najlepiej takie, które ścieżką doprowadzą się do źródła. Listy 100 najbogatszych ludzi w Polsce. Często zbieramy ziarnko do ziarnka, aż zbierze się miarka. Przekonajmy się, jak w Polsce zrodziło się europejskie imperium filiżanki prowadzone przez Teresę Mokrysz. Ta jedna z najbardziej przedsiębiorczych kobiet świata roku 2000 sprawiła, że dźwięk spadających ziaren kawy zamienił się w dźwięk pieniędzy.